Czołem, tu Sofia Carson. Dziś zrobimy razem piórnik Eevee, inspirowany filmem Następcy 2. Przygotuj sobie zamykaną torebkę, fioletową, złotą, różową i liliową taśmę klejącą, klej, mazak, kwadraty czarnego, liliowego i fioletowego filcu oraz nożyczki. Niektóre z kroków są trudne, więc jeśli musisz, poproś kogoś o pomoc. Weź zamykaną torebkę i złóż ją na pół. Teraz przygotuj swoje wszystkie kolorowe taśmy klejące. Weź liliową taśmę, odetnij odpowiednią długość i przyklej ją z przodu na górze torby. Upewnij się, że po obu stronach zostało po kawałku taśmy. Zrób to samo z fioletową, różową i złotą taśmą, przyklejając je na torbie. Pozostaw luźne końce po obu stronach i zapas na ostatniej złotej linii na dnie. Teraz odwróć torbę, złóż i przyklej luźne końce. Przyklej końce tego samego koloru do tyłu torby, całkowicie ją pokrywając. Teraz weź swoje trzy filcowe kwadraty. Kolorowym mazakiem namaluj serce na liliowym filcu. Ostrożnie je wytnij. Używając pierwszego serca jako szablonu, wytnij kolejne z fioletowego filcu. Teraz przetnij je na pół, zostawiając zaokrąglone krawędzie. Przy użyciu tych serc wytnij nieco większe serce z czarnego filcu. Następnie przy pomocy kleju przyklej fioletowe serce na liliowym, a potem oba naklej na czarne serce. Na koniec przyklej czarne serce do przodu torby. Proszę bardzo, wspaniały piórnik Eevee złoczyńcy jest już gotowy.